Góry to bardzo wysokie ziemie. Wypełniają je skały, doliny i zieleń. Jest miejsce takie najlepsze w Sudetach. To miasto Karpacz się nazywa. W nim można przeżywać przygody, chodzić po skałach dla wygody, by mięśnie ćwiczyć i ćwiczyć, aby na mecie na odpoczynek liczyć. Śnieżka, najwyższy szczyt Sudetów, królowa karkonoskich grzbietów. Jest też wielką królową Czech, która odpuści im złowrogi grzech. Za kulisami jest dom śląski, sługa królowej mający przekąski, który bacznie jej poddanych karmi swoim posiłkiem dla całej armii. Oprócz królowej jest też i książę. Księża Góra dumnie dąży do królowania jako przyszły król swymi poddanymi dla przykładu dóbr. Swoje dobra, lecz nie lada, także kościół Vang posiada. Ma historię długiej przeprowadzki z Norwegii przez Berlin bez łaski. Za nim prosty kamienny cmentarz, a tam, by wstawić komentarz, leżą prochy znanego poety Tadeusza Różewicza bez błędy. Nie zapomnę o kaplicy świętej Anny, gdzie napełnicie tam wodę, a nie do wanny. Tam były przed chrztem obrzędy, w grupach ustawionych równiutko w rzędy. Hotel Gołębiewski króluje nad hotelami. Jego kształt zawsze pozostanie z nami. Ten pałac nadprzyrodzony sprawia, jakby był nowonarodzony. Sandra to drugi hotel mniejszy. Z Gołębiewskim staje się doskonalniejszy. Oba te hotele wspaniałe baseny mają i w harmonii w zespole nieźle grają. Dzieci tulą misie, gdy idą spać, a znają ich historię? Lepiej się zapoznać, bo można zobaczyć taki dostatek w Muzeum Starych i Obecnych Zabawek. Chcecie zobaczyć Kamila Stocha podpis? To w drugim muzeum szykujcie popis, bo tam jest o turystyce, sporcie, medalach, nartach i eksporcie. Po tamie lęk swój pokonacie. W ten sposób przeznaczenie poznacie. Rzeka Łomnica przyszłość waszą pokaże i do Białego Jaru drogę wam wskaże. Lecz nie tam kończą się drogi. Przed małym stawem mijamy progi schroniska samotni. Tam ujrzycie kocioł tego stawu kryjące życie. Dalej słonecznik i pielgrzymy wysokie. Stoją nieruchomo, mając dziury głębokie. W pielgrzymach były kolejne czarownic obrzędy, już w nie tak równe rzędy. Krucze skały jaskinię posiadają, historię legendarną i straszną mają. Gdy ktoś wejdzie do jaskini o tak, nigdy nie wyjdzie i będzie z niego wrak, albowiem kruki czekają niecierpliwie na jego zwłoki w kamiennej mogile i nic z niego nie pozostanie poza szkieletem i w proch się obróci w pamięci świętej. Wiem. Legenda straszna. Ale niech zniknie buzia kwaśna, bo przed nami park bajek pełen wspomnień i dzieciństwa niestatek. Przy ulicy Wilczej 2 się mieści, a wilk z loga ma dobre wieści, że ten park życiem natętni i w przyszłości nigdy nie zamętni. Gdzieś na południu od poręby Wilczej jest szeroki most w leśnej dziczy. Stoi i puszcza rzekę wolno, to jest jej największe dobro. Także Western City istnieje, tam historia pewna widnieje, jak bank zostaje okradziony, a łup po zgonie został odnaleziony. Tętni życiem także deptak, nad którym przyleciał taki ptak, patrząc na wielki tłum raczny, jak kupują oscypek smaczny. Śnieżko, królowo całych karkonoszy i księża Góro, synu jej najdroższy. Karpacz,
to nasz skarb największy i każdego dnia będzie piękniejszy.